Ło, a tu ścinka była jakaś, widzę. Siemano, a dzisiaj dla odmiany epilog. Epilog Doliny Bystrzycy, bo brakuje tutaj jeszcze paru miejsc, których jakby wam nie pokazałem na poprzednich dwóch filmach, jak oglądaliście. Pominąłem Las Ratyński na przykład, Krobielowice pominąłem i pominięte został za pałacykiem, za Mietkowem, tamten kawałeczek do takiej jednej wioseczki. Tam też jest pałacyk, co wam się chce pokazać. Dlatego podzieliłem to na trzy części, w sensie trzy lokacje, gdzie będę się przemieszczał, ale to już samochodem. Generalnie po każdej lokacji przejadę się rowerem, pokażę wam, jak to wygląda. Pierwsza lokacja to Las Ratyński, który tak jakby współdzieli się razem z Łęgami Odrzańskimi. Jakby razem, bo Łęgi Odrzańskie są tutaj z tej strony tam, a Bystrzyca jest dokładnie z tamtej strony. Tam czeka kawałek podjechać, drogę przekroczyć i będę w tej dolinie, gdzie w pierwszym odcinku widzieliście, gdzie startowałem. Co to jest Las Ratyński? Jest bardzo zielony, bardzo ładny, chociaż widzę, że tutaj się coś działo przez najbliższe dwa lata. Była jakaś wycinka, bo jest trochę miedzia. Są tu takie wały, jak wały przeciwpowodziowe. Tu taki widać jeden, sobie idzie. Jest tych wałów chyba ze 6. Będzie okazja sobie po nich pojeździć dzisiaj. Zrobiłem sobie taki trip, jakiś chyba 7 km, objadę go całego i pokażę wam, jak wygląda ten park. Co tu jest fajnego? A jest fajnie, bo jest zielono. Także epilog, zapraszam. Dzisiaj nie ma błotka. Normalnie to tutaj jest bagno. O, już po wszystkim. Sucha jak pieprz. Tak wstępnie powiem tak. Jest tutaj rozjechanych już parę dróg. Tak dobrze rozjechanych. Więc robi się offroadowo. Dzisiaj jest bardzo sucho, więc nie ma dramatu, ale jak tutaj będzie po deszczu, to powiem wam, będzie niezłe błoto. Coś dla lubiących jeździć po ciapach. Tak jak teraz tutaj, tu po deszczu to musi być troszeczkę grząsko. Tam wcześniej to widzieliście. Aż takie masakra była. No. Zobaczymy, co będzie całość, jak się przejedzie. Tu jest taki jeden wał, o którym mówiłem wcześniej. Tam jest leśnica generalnie. Pytanie, skąd chcecie startować? Czy chcecie startować od strony leśnicy, czy chcecie startować od strony Mietkowa? To w tym przypadku, gdzie jestem teraz, to tam jest leśnica, dokładnie tam. A tutaj po prawej, lewej są cieki wodne. Kiedyś tu stała woda, teraz już jest sucho. Tak, to zupełnie sucho, nawet kropli wody nie ma. No niestety. Mamy suszę. Mamy niestety suszę. Patrzcie tam. Mapowo. O, a co tu się stało? Oj, i zaś po patykach. Dobra, jedziemy. Trzeba będzie uważać. To jak widzicie, trochę mieszane jeżdżenie. I po takich szutrach zwane to jest, pamiętacie, drogi pożarowe, ale też i po takich szlakach fajnie bardziej dzikich, o, jak na przykład tutaj.
Nie wiem, jest to szlak, ale można. Można. Jakieś drzewo tylko tam leży. Tak można sobie tu pobłądzić fajnie. Tą drogą kiedyś jechałem, tylko że jest bardziej zryta. Właśnie chyba efekt ścinki, bo widać szeroko i głęboko po prawej, po lewej. To tak reasumując, sam Lasek Ratyński, dużo dróżek jest rozjechanych przez ciężki sprzęt na chyba poczet wycinki. Także po deszczu nie będzie wesoło. Jak ktoś lubi offroad błoto, to pan znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj jest bardzo sucho, więc można sobie pojeździć. Jest się tam gdzie podziać, bo tych ścieżek jest troszeczkę. Nawet takich trochę dzikich, jak na filmie widzieliście chwilami. Trochę badyli nawet. Nie sądzę, że tam kogoś spotkacie na rowerze tak po sobie. Często gęsto przejeżdżającego. No, teraz tak. Lasek zostawiamy w spokoju, idziemy na drugą lokalizację. Krobielowice za kątami wrocławskimi, ale o tym opowiem wam już tam na miejscu, bo to jest taka kolejna część, którą ominęłem, bo była po drugiej stronie Bystrzycy, musiałbym się tam zawracać, na moście robić kilometry do pałacu i potem z powrotem znowu, ale to zobaczycie. Na razie tyle. Krobielowice i pierwsza atrakcja, taka brama z mostkiem, który niestety jest zamknięty, bo jego stan chyba nie jest najlepszy. Więc nie przejdziemy z tym mostem. No, troszeczkę połamany. Tutaj przepływa sobie czarna woda, bardzo czysta. Niedaleko właśnie stąd wpada do Bystrzycy. Na drugiej części filmu z Bystrzycy widać ją było właśnie przy tej śluzie, jak wpadała sobie. Tam w ogóle takie rozlewisko jest jej, bo ona ma troszeczkę bagien. Ale patrzcie, jaka czysta woda. I trochę pewnie zimna jeszcze. Ustawy komercyjne, łowiska dla spragnionych łowienia rybek. Jest i tu, i tu. O, kaczuszki ładnie się tu schowały. Może się uda zdjęcie zrobić. Dobra, jestem już tak inaczej mówiąc teraz. Jestem na terenie łowiska. Teren prywatny, jakby nie było, ale za zgodą. Zdjątka też mogę robić. Jest takie ale. Powinienem się zaś po drugiej stronie, czyli tutaj, po mojej lewej teraz. Ale to tak, mostku nie będzie nigdzie i jest tutaj też płot. Pytałem się tutaj pana, który zarządza tym terenem, czy dostanę się na drugą stronę. Mówi, że absolutnie, bo właśnie płot będzie mi przeszkadzał w tym. Albo jest jeszcze taka opcja, przejść tą wodę, która tutaj sobie płynie. Dojeżdżam do końca właśnie łowiska i tutaj może się gdzieś uda. O, patrzcie na to. Tu jest deseczka, kładeczka na dole. Spróbujemy się tędy przeforsować na dół. Widzicie? O, tu. No to mamy wyjście. Podjadę sobie na skraj lasu zrobić ładne zdjęcie, bo kawał stawów tutaj jest, powiem wam szczerze, bardzo ładnie z tej strony. Gwoli ścisłości jeszcze tak. Normalnie chcę dojechać do Bystrzycy, czyli tam w lewo, do miejsca, gdzie, żebyście zobaczyli, z której strony ja byłem wcześniej, na części drugiej filmu. Bo mówię, to miejsce pominąłem, mimo że ono jest też jakby na terenie parku krajobrazowego. Dobra, tutaj ładne zdjęcia zrobię i widzimy się niedługo. Dobra, hopsa na drugą stronę. Pytanie, hop.
Mam nadzieję, że nie będzie żadnego płotu z tej strony. O, tak jak lubię. Patrzcie, jak tu pięknie zielono. Nie spotkacie tutaj na takich drogach masy rowerzystów, masy pieszych, tłumów. A my jesteście tylko wy i rower. Mówię od razu, jest off-road. Nie jest lekko. Ale jak ktoś się nie boi, a polecam przede wszystkim, a poradzi sobie na takim terenie. Teraz tak, tu gdzieś trzeba jechać dalej, tylko że teraz ma zarosło. Wzdłuż tego pola całego. Muszę jechać tam. Zwierzątka. Tak, tym sposobem dotarłem do Bystrzycy, która jest po mojej prawej, ale dojedziemy do niej, bo tutaj nie ma żadnej dróżki. Jest wał przeciwpowodziowy, który właśnie przejechałem. Patrz, jak się zielono robi. Jest tu wilgotnie, czuć zimniej. Piękny klimat. Tutaj jest fajne powietrze do oddychania, bo na tych otwartych przestrzeniach tam po prostu jest bardziej sucho, bardziej duszno. Tutaj jest świeże powietrze. No dobra. Tam jest rzeka. Tu jest droga, której no nie ma, ale ona jest. Mapowo, goglowo, open trasowo. Znaczy jest jakaś ścieżka wydeptana, to chyba przez zwierzęta, bo ona tam się wija stamtąd. A ja muszę jechać tam. Pomyślałem sobie, że jak mam tutaj ludzi wprowadzić, to połowa się tu utopi w tych krzakach. Wróćmy sobie do drogi, czyli jakieś 20 metrów. Nakręcimy tu jakiś karusem. Tak. Dziki tu były widać. Ops, chodź w tą stronę. I polecimy sobie drogą, która i tak dojedzie mi w sumie do tego szlaku, który tutaj sobie wyprowadziłem, a którym nie pojadę. Ma to być dla wszystkich, ale chyba widzę, że dla fatów, tylko dla wytrwałych. Jedziemy, dobra, jestem. Takie sobie kółeczko zrobię. Mapka się i tak zapisuje w telefonie, wydarzę w tym, w zegarku. Potem będę mógł sobie spokojnie to przeanalizować, postawić punkty. Uwarny, gdzie uważać, bo są takie miejsca, gdzie dużo drzew leży. Boże, gałązek takich ostrych. Śpotyki fruwają. No tu jest jakaś droga, dobra, jedziemy nią. Widzę, że na pole wyjadę. Właśnie, na pole. Jadąc po drugiej stronie nie widziałem, żeby się dało jechać. Zobaczymy zaraz. Ka. I co ty na to, Kowalski? Chwilę temu dojechałem do mojej drogi, do mojego szlaku. Faktycznie nie było tam żadnej dróżki. Ja też prawdopodobnie zaznaczyłem ścieżkę pieszą, taką z buta, gdzie się da przejść. Ale jak widać się nie dało, bo nic nie było. Teraz jadę wałem w ogóle przepłosz. Boże, powodziowym, przeciwpowodziowym, który się nagle urywa. I tutaj w lewisimo, po mojej prawej, gdzieś tu sobie Bystrzyca już płynie. Zaraz do niej dojedziemy, bo wiem, że będziemy wzdłuż jechać jakiś kawałek. No, wcześniej tam jest droga, widać po drugiej stronie, więc tamtędy sobie jechałem. Tym razem witam po drugiej stronie. Jest ścieżka, jedziemy dalej. Coś pięknego, coś wam pokażę.
wstępnie, no w zasadzie finałowo, bo już kończę to zaraz, tą część. Powiem wam tak, jestem zaskoczony, to bardzo pozytywnie, mimo tam braku kawałka drogi, której w zasadzie tam nie było, to jestem zaskoczony, jak tutaj jest po tej stronie. I już mi chodzi po głowie moment, kiedy chyba przerobię trasę właśnie na tą stronę, żeby się przeprawić przez tą rzekę, tam przy tych balach, co tam leżą w korycie rzeki. Patrzcie, jak tutaj ładnie jest. Także same pola. Tam rzepak rośnie. On będzie bardzo ładnie niedługo żółty, jak jeszcze dojrzeje. Ale czad! Trochę offroadu jest, jak widzicie. Tutaj po deszczu to będzie pewnie masakra. Ale też po ścince drzew chyba tędy coś jeździło większego. Tak to przynajmniej wygląda. Co teraz? Próbujemy. Ops, przerzutka przeżyła, dobra, ale ja nie przeżyję. A, trzeba to przejść, kurde. Zagapiłem się z tyłu na przerzutkę, bo taki pałąk sterczał. A, przejechałby to. Dobra. Patrzcie na to. Coś tu pod woziem ryło nawet. Ja cię pierdziulę. Fajne. Ale jak jest suche, to jest fajne. Jak jest pewnie po deszczu, to nie jest takie przyjemne. Epizod trzeci Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Dwa już znacie. Las Ratyński i na wysokości Kątów Wrocławskich taką wieś tam jest. Też po drugiej stronie Bystrzycy miejsce, gdzie mało się odwiedza. To szczególnie, bo tam nie ma spójności ze szlakiem po drugiej stronie. Dla upartego, jakby ktoś chciał przy takim stanie wody, jak jest tu dzisiaj, można to przebiec Bystrzycy na drugą stronę. Co dalej? Teraz jestem do Maniów. Po drugiej stronie Mietkowa, lecę tutaj na Gołaszyce do krawędzi Parku Krajobrazowego i to będzie koniec. Nie ma tutaj ścieżek, może ja nie wiem, że nie ma, bo na mapach żadnej nie ma. Może znajdę coś, więc wbiję na Traseo, by było dla potomnych. Niemniej jednak, gdyby ktoś chciał na pałacie, który jest na górze, sobie zwiedzić. Stąd nie będzie widać, bo jest zarośnięte. Ja lecę dalej, powiem wam potem już na końcu, kiedy będę na skraju parku, po kolei jak to wygląda. I tak zakończę epilog tego wszystkiego. Tu mamy szlak jakiś tam. Znaczy, już tutaj byłem to, na tej dróżce. Więc widziałem, że jest. To jest w ogóle wał przeciwpowodziowy. Taki trochę mały, nie? Ale on się ciągnie w prawo, lewo. No właśnie. Czyli tak, w samym parku za pałacykiem nie mamy żadnych szlaków. Prawo, lewo, niestety. Nie pojedziemy sobie wzdłuż Bystrzycy w górę rzeki. Trzeba tu się cofnąć do drogi. Tu jest przepust w ogóle zrobiony w wale, żeby rozlać wodę na okoliczne wsie. Pamiętam, tu się przedzierałem wtedy. Tutaj, tak, tą ścieżką. Dobra, należy zapisać tak. Na skraju lasu mam ziemniaki. A jeżdżąc po polu obsianym ziemniakami, nie będzie to wesołe ze względu na te grzędy. Będzie tragedia w jeździe, ale też nie o to chodzi, żeby komuś ziemniaki tutaj taranować. Pojadę sobie tą nieuczyszczaną szosą i zobaczymy, co po drodze będzie. Czy gdzieś się uda do lasu wbić w ogóle, bo jak na razie to jest słabo. Bystrzyca płynie tam, dokładnie tam, w tym lesie. Pięknie. Po mojej prawej jest młyn, zaraz wam pokażę. A tutaj proszę bardzo, boisko, ławeczki,
rybki w stawiku, w wodku wodnym. Wszystko połączone rowami. Super. To są Siedmiłowice. Siedlimowice, przepraszam. Tu jest młyn. Zaraz ten budynek, co tam widać. Będę wracał, to wam pokażę. Tutaj fajnie ktoś zrobił, bo jest oczko wodne z rybami. Wiata, żeby poimprezować. Boisko, ławeczki, zobaczcie, nawet huśtawka na drzewie jest. No. Ja jadę w tamtą stronę, do skraju, jakby do rzeki, bo park krajobrazowy jeszcze jest tam w tym lesie i on się zaraz tutaj już kończy. Także jestem już na skraju, południowej części tego parku. Patrzmy, co tu pływa, jak ta woda żyje. A wiem, że żyje, bo jadąc z tamtej strony widziałem poruszenie nagłe w łodzie. To nie widać, bez podświatła. Dobra, z drugiej strony będzie, jak będę wracał, to wam zrobię z drugiej strony co nieco. Zobaczymy. Rzeka jest tam, nawet się nie wbijam te krzaki. Zostanę zjedzony, pogryziony, wyssany przez wszystko. Hop, jest. No. Patrzcie, jaka piękna aleja na wale. Te drzewa, kurde, piękny widok. Czyli witajcie pokrzywy, witajcie w roadzie. Znowu mamy zalesione, zadrzewione, zawróć, zarośnięte. Zacznę się zaprzyjaźnić z pokrzywami już. Ała! Pytanie, czy ta droga mnie zaprowadzi, bo nie wiem. Tam nie pojadę, bo nie ma już drogi dalej. Czyli wracam z powrotem do wału, no w zasadzie powrót do krawędzi parku, bo znowu do niego wjechałem. Kryte przez przypadek. Z tamtej strony, jak byłem w tym lesie, gdzie się droga skończyła, była jakąś kopułę widać. Sto, tam po drugiej stronie jest wieża. Staram się tam z prawej strony dojść do tego. Zobaczę, czy się uda wejść w ogóle. Ale nie wiem, co to jest. Muszę zobaczyć wzmiankę, co to tutaj było. Ha, kto szuka, ten znajduje. Pod samą wieżę podjadę. Super. Przystanek stop. Okazało się, że jest mostek nad Bystrzycą, którego ja na mapie nie miałem wcześniej, ale jest. Dobra, mam teraz powrót. Wszystkie trzy epizody już zaliczone. Pierwszy to był Las Ratyński, drugi to był Krobielowice, tamta część po jakby prawej stronie Bystrzycy. I mam teraz Domanice, tutaj za Zalewem Mietkowskim, który jest po tej stronie. Zobaczyliście, jakiś zabytek się tu stoi w lesie, który nie wiedziałem nawet. Fajne ruiny, ładne. No, linka, w sumie trzy linki do tras będziecie mieli w opisie tego filmu. Ja powiem tak, to jest mało uczęszczany teren. Tutaj nie jest specjalnie, tu w ogóle nikogo nie ma. Może tego, że jest bardzo gorąco dzisiaj i ludzie się pochowali. Ale nie wygląda, jakby się ktoś tu kręcił. Jest czysto, porządek, nie ma śmieci nawet. Jest ciekawe. Tamta strona troszeczkę gorzej wygląda. Bo tam mimo wszystko jest większy też teren. Tu jest tylko 6 km, słuchajcie, od samego jeziorka do końca parku mamy 6 km. I tyle. Dobra, ja sobie wracam. Jadę sobie do, w sumie mam po drodze samochód, zostawię część gratów, wezmę sobie więcej wody, pojadę sobie zrobić kółko dookoła Zalewu Mietkowskiego. Może coś jeszcze nakręcę. Jeden pałacyk po drodze mam, którego chciałbym zobaczyć poza parkiem. W zasadzie to tyle. Trzymajcie się, do następnego.